Epic Games znowu robi nam prezent i znów dostajemy coś za darmo. A co możemy dostać za darmo? A tym razem możemy dostać cały ogromny zestaw skinów. No i faktycznie jest to jeszcze niepotwierdzone w 100%, ale wszystko na to wskazuje według plików gry. W tym materiale powiem Ci o nowej teorii, a właściwie o nowych przeciekach, od leakerów, jaki pakiet będzie prawdopodobnie na 99% za darmo, przynajmniej obecnie jest tak oznaczony. Powiem Ci również, co będzie trzeba dokładnie na niego zrobić, no i tak naprawdę każdy będzie mógł go odblokować, nawet jeśli nie posiadasz karnetu prawdopodobnie, ani z tych rzeczy. Drogi widzu, pamiętaj jeszcze wziąć udział w naszym konkursie, bo już niedługo wynik, 17 maja. Wszystko jest w opisie, jest to konkurs na ponad 3000 V-Dolców, tak naprawdę jest to 100 zł playset karda. Jedyne co musisz robić, to subować kanał z dzwonem, followować na Instagramie, sprawdzić czy nie wygasł Ci mój kodzik SAYCAMSTAR i napisać komentarz pod filmem konkursowym, link w opisie. To wszystko, no i ktoś zwycięży 100 zł PSC. Dobra, a co możemy dostać darmo? A możemy dostać rubinowe cienie. Jest to taki zestaw w formie Shadow Ruby. Dużo osób pyta od jakiegoś czasu, Kamstar, czy wiesz kiedy będzie Shadow Ruby w sklepie, kiedy będzie ten pakiet, no bo wam się po prostu podoba. Skin jest taki sam właśnie jak zwykła Ruby, czyli po prostu wersja czerwona, tylko po prostu w ciemnej wersji. W ciemnej wersji mieliśmy już pakiecik, no i jest to praktycznie taki sam pakiet, jak po prostu kiedyś, według motywu. Ale co ciekawe, ten pakiet miał na początku prawdopodobnie być skierowany do sklepu, ale w obecnej aktualizacji, czyli 16.4, okazało się, uwaga, uwaga, że pakiet będzie za darmo. Jest to bardzo dziwne i faktycznie również się zdziwiłem i powiem wam, że na początku sam nie wierzyłem. Sprawdziłem około chyba 3 czy 4 leakerów i każdy faktycznie potwierdza to, że pakiet jest oznaczony, że będzie za darmo. No i poza tym, że jest on oznaczony jako za darmo, również jest wszystko rozpisane. To będzie trzeba zrobić, żeby zdobyć konkretne rzeczy. Pakiet będzie zawierał 4 rzeczy, także będzie on naprawdę cały taki ogromny pakiecik. No bo z tego co wiemy, będzie on miał właśnie na przykład kilo, skina, lotnie. Także naprawdę będzie cały zestaw i bez problemu mógłby być w sklepie za na przykład 80 zł, czy nawet na przykład za parę tysięcy V-dolców. Mamy go dostali za darmo, no i powiem wam mniej więcej w jakich może to być okolicznościach. Pakiet generalnie macie cały czas teraz na ekranie i przedstawia on się bardzo ładnie. No i dodatkowo musimy po prostu porobić na niego misję, żeby odblokować poszczególne rzeczy. Jak widzicie, mamy tutaj misję, no i musimy je po prostu wykonać. No i mamy bardzo proste misje, typu zagraj ze znajomym, potem dostajemy plecak, dostajemy za przetrwanie przeciwników, czyli po prostu za to, ile żyjemy w meczu, na przykład lotnie, za na przykład zadanie obrażeń przeciwnikom, 1000 damage'a, bardzo mało, dostajemy killów, no i za ukończenie tych trzech zadań dostajemy właśnie samego skina. Jest to bardzo ciekawe, no bo jak widzicie, zadania są tak proste, że jest to aż nieprawdopodobne. Z tego co wiadomo, obecnie w plikach jest to opisane, w plikach gry, że jest to tylko dla PC. Jednak prawdopodobnie jest to po prostu jeszcze niedokończone, niedopracowane, bo jest to również dodane w podstawowej formie na Apple'a podobno. Prawdopodobnie również konsole powinny móc to zdobyć. I co tutaj, z jakiej okazji może być to zrobione? Generalnie, moim zdaniem i też właśnie jak tutaj zauważyli leakerzy, może to mieć związek z nowymi aktualizacjami, jakby żeby zachęcić graczy do gry. Jak wiecie, Epic Games od jakiegoś czasu mocno inwestuje w swój Epic Games Store, no i niektórzy leakerzy przywołują tutaj, że być może będzie to coś właśnie na zasadzie programu lojalnościowego. Epic Games od jakiegoś czasu podobno testuje program lojalnościowy. Nie wiadomo jak on miałby działać, ale w skrócie tłumacząc, po prostu im dłużej grasz Fortnite'a, tym możesz sobie oderwać jakieś bonusy. No i na przykład mogłaby być taka po prostu forma, że na przykład dostalibyście pakiet, na przykład jeśli gracie ileś tam nekat miesiąc czy tam tydzień w Fortnite. Jest to oczywiście taki tylko pomysł, no ale prawdopodobnie będzie to zrealizowane w formie jakiegoś eventu, jeszcze nie wiadomo jakiego, ale pewnie będzie po prostu jakiś event. Dostajemy właśnie kat evencik, że będziemy mogli za darmo sobie to odebrać i powykonywać misję. Dlaczego Epic Games może to robić i czy im się to opłaca? Prawdopodobnie jest to zrobione tylko po to, żeby zachęcić jak najwięcej osób do gry. Z tego co ostatnio wypłynęły właśnie leaki podczas właśnie rozprawy sądowej z plików gry i generalnie plików firmy Epic Games, no to wychodzi na to, że nekat eventy były mierzone właśnie w skali jak dużo osób jest na grze, no bo tak naprawdę każdy potencjalny gracz, który właśnie gra w Fortnite'a, również może wydać swoje pieniądze. I tak właśnie firmy nekat mierzą swoje często zasięgi gier, no i po prostu zależy im na tym, żebyście weszli do gry. A nie oszukujmy się, jeśli można by zdobyć cały pakiet, no to bardzo możliwe, że dużo osób wróci do gry, żeby nawet sobie po prostu posiedzieć, pochillować, no i po prostu posprawdzać co tam się zmieniło, no i przy okazji odblokować taki pakiecik. Tutaj
widzicie, macie taki również screen, jak ten skin właśnie może wyglądać. No i tutaj macie wszystkie rzeczy. I generalnie, co ciekawe, skin jest już w grze, także jest to właśnie oficjalnie skinek pokazany. No i co ciekawe, skin prawdopodobnie, tak jak mówiłem, nie będzie do kupienia, także nie da się raczej go kupić, tylko da się go zdobyć przez tę misję. Nie ma też na razie informacji, czy musicie coś jakby posiadać, czy musicie coś na przykład robić konkretnego, czy tylko po prostu grać w Fortnite'a. W tym momencie jest to właśnie słabo troszkę opisane, no i tutaj taka podpowiedź, że właśnie dużo jakby osób może pomyśleć, że będzie to tylko dla PC, bo wcześniej o tym słyszałem, ale tak jak mówię, jest to również dostępne na Apple w obecnym momencie, także również prawdopodobnie trafi to na konsolę, tylko Epic Games nad tym pracuje i pewnie to się jeszcze tak szybko nie pojawi. Kiedy to się może pojawić? Niestety nie mam żadnych informacji, ale obstawiam najbliższy, no tutaj może miesiąc, dwa, czy nawet właśnie najbliższe 2-3 miesiące, to jest taki bezpieczny termin, prawdopodobnie w to zacznie nam się uklirować w okresie miesiąca i być może będzie już dostępny. Pamiętajmy, że Epic Games teraz troszkę przyspieszyło pracę i faktycznie się zaczynają starać, tak dosyć fajnie. No i jeszcze warto wspomnieć o tym, że ten pakiecik nie wiadomo właśnie, czy będzie unikalny i czy będzie trzeba coś po prostu posiadać do niego. Tak na przykład nie wiadomo, czy będzie on dla ekipy tylko, czy dla osób z karnetem, także w tym momencie nie ma takich informacji, także też nie wierzcie. Ja ostatnio właśnie na streamie spotkałem się tutaj z różnymi opiniami. W tym momencie oficjalne informacje od leakerów to tylko to, że jest on za darmo, ma być dostępny za darmo, no i te misje, i że ma po prostu zawierać te wszystkie rzeczy, które wam pokazałem, i tak mają one wyglądać. Jest to dosyć ciekawy temat. No i wydaje mi się, że warto na to czekać, bo być może zdobędziecie właśnie swojego darmowego skina. Warto też wspomnieć o tym, że Epic Games faktycznie nie rozdaje jakoś mega często właśnie skinów całkowicie za darmo, czyli w sensie, że nie po prostu robi na przykład dla każdego, tylko w większości po prostu trzeba zrobić jakieś te misje, nie jest to samo wejście do gry. No i na przykład podobne akcje mieliśmy już na kad w zimę i tak naprawdę co roku w zimę dostajemy jakieś fajne skiny. Na przykład ostatnio dostaliśmy Snowman, jak i panią właśnie tutaj zimową taką oficerkę jakby. No i prawdopodobnie będzie to też na tej zasadzie, że po prostu porobimy tę misję, być może będzie jakiś na przykład evencik tygodniowy, że codziennie będziemy dostać inną misję, może to być właśnie wszystko w takiej formie realizowane. No i generalnie wydaje mi się, że warto na to czekać. Dodatkowo czekają nas kolejne darmowe przedmioty, takie jak na przykład V-dolce, gdzie będzie można je zdobyć prawdopodobnie właśnie tutaj z drużyn NBA, i to o tym już nagrywałem odcinek i też dużo osób pyta, czy coś wiadomo nowego. W tym momencie jeszcze nie ma żadnych informacji, jednak prawdopodobnie niedługo zacznie się coś dziać, dlatego że w skin w tutaj jakby w plikach Epic Games pojawiły się skiny z NBA koszykarzy. No i jest taka wskazówka, że prawdopodobnie będzie również ten evencik, jak po prostu te skiny wejdą do gry. Są one już gotowe, także to też ciekawy jakby pomysł na odcinek. Jeśli byście taki chcieli, żeby wam dokładnie wszystko mówić, to możecie napisać to w komentarzach, a na pewno postaram się to przygotować. Także myślę, że tutaj wszystko wytłumaczyłem, no i powiem szczerze, że ja mega czekam na ten pakiecik, no bo naprawdę za darmo byłaby to rewelacyjna opcja, aż po prostu się nie chce wierzyć, no ale wszystko na to wskazuje. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że ci się, drogi widzu, podobał ten odcinek, daj znać w komentarzach cały feedback. Zachęcam was jeszcze raz do wzięcia udziału w konkursie, bo im więcej osób będzie brało udział w konkursie, tym częściej będziemy robić takie konkursiki. Zapraszam również na Discorda, do followowania Instagrama, zostawienia suba, kodzik Sejkamsar w sklepie, no i życzę wszystkim miłego dnia, także to było na tyle. Do następnego, trzymajcie się, siema!